szalę brzowę, dobra? Dobra. I zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa w serdece Maryi. I zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa w serdece Maryi. I pokój serca waszych gości. Niech nigdy nie braknie, niech nigdy nie braknie ludzkiej życzliwości. Niech nigdy nie braknie, niech nigdy nie braknie ludzkiej życzliwości. Tak, możesz coś powiedzieć. To ja w imieniu całej drużyny chciałbym na początku podziękować naszym kibicom. Naprawdę, dobry był wspaniały. Na drugim miejscu dziękujemy chłopakom z Kłodzka i również im kibicom, bo gdyby nie oni, to nie byłoby tak wspaniałego widowiska, jaki był ten finał. Naprawdę, naprawdę, dziękujemy też chłopakom z Wałbrzycha, z którymi graliśmy pierwszy mecz, z chłopakom ze Świdnicy. Dziękujemy wam wszystkim, bo tak naprawdę najpiękniejsze w tych rozgrywkach jest to, że może i na boisku jest zacięta walka, ale zawsze po meczu jesteśmy przyjaciółmi, bratem i siostrą. Dziękujemy. Dobra, uwaga. Drużyna Baczność. Prawo zwrot. Na scenariu marsz. Teraz bardzo proszę. Sędziego piłki siatkowej. W tym roku odpuścimy ponad czwarty turniej piłki siatkowej dla kobiet. W związku mieliśmy zgłoszonych o jedną więcej niż w przypadku piłki nożnej, było 5 zespołów. Wystartowała grupa pierwsza, druga, trzecia, czwarta i szósta. Mecze rozegraliśmy jeden set do 25 punktów, każdy z każdym. I nie robiliśmy już finałów, tylko wyłoniliśmy zwycięzcę. Była jedna drużyna, która nie przegrała żadnego meczu. Podam tak od końca. Piąte miejsce zajęła grupa numer 4, zero dla nich. Czwarte miejsce grupa numer 2, dla was. Trzecie miejsce, czyli już na podium grupa numer 3. Druga najlepsza drużyna, grupa numer 1. I czarny koniec zawodów w tym roku. Pierwszy raz zrobili środku, grupa numer 6. Grupa szósta, zwycięska drużyna, proszę tu do ołtarza. A gdzie są dziewczyny? Dobrze. Teraz poprosimy księdza Stanisława, tak, który jest współszefem tej dziewczynki. Księże Stanisławie, proszę wręczyć dziewczynom również Pisma Święte. Śpiewamy. Zdrowia i szczęścia i błogosławieństwa w serce Maryi. I zdrowia i szczęścia i błogosławieństwa w serce Maryi. Bogusia, wiesz co? Siadz, Krzysztof, Krzysztof, mówię, że jest dziewczyny do zakonu. Ale co będzie z tym?